stoi tam nacjonalistyczny bojówkarz, którego dużo większy od zaatakowanego studenta po prostu go stłukł, zaczął po nim skakać, obił mu żebra, złamał podstawę czaszki, nabił trochę guzów i rozbił twarz. Nie możemy się na to zgodzić i nie zgadzamy się na to. Jesteśmy przeciwko terrorowi bojówek nacjonalistycznych. Nie damy się zastraszyć żadnym szturmowcom, ONR-owcom, innym młodzieżom wszechpolskim, ani żadnym innym bojówkarzom skrajnej prawicy, którzy za pomocą takich metod terroru politycznego, nazywając to po imieniu, wymierzonego w działaczy lewicowych, próbują zaprowadzić swoją dominację, próbują zastraszyć społeczeństwo, próbują spacyfikować niezależny opór społeczny. To się dzieje nie pierwszy raz. To spotykało już związkowców, którzy protestowali przeciwko karygodnym warunkom pracy, a byli napadani przez nacjonalistów. To spotykało działaczy i działaczki lokatorskie, które nieraz mierzą się z przemocą neonazistów. To spotyka wreszcie osoby z grup wykluczonych. To spotykało spotykało w Polsce osoby bezdomne, które nacjonaliści mordują w regularnych pogromach. To spotyka osoby niepochodzące z Polski, osoby o niebiałym kolorze skóry lub innego wyznania niż rzymskokatolickie, które również nacjonaliści napadają, i to wszystko służy, ten cały terror służy zaznaczeniu swojej dominacji i władzy białego, silnego, hetero mężczyzny, który służy interesom panujących, służy interesom klasy politycznej i burżuazji. My się nie zgadzamy na ten terror, będziemy dalej działać w ruchach społecznych, będziemy dalej stawiać opór na wszystkich frontach i nie damy się zastraszyć wobec gróźb, które padają, wobec regularnego grożenia śmiercią działaczkom antyfaszystowskim, działaczkom feministycznym, działaczkom lewicowym i działaczom. Naszą jedyną odpowiedzią jest właśnie to, co napisaliśmy na banerze. Dość terroru nacjonalistów! Dość terroru!